Dzień dobry, Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha i Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP. Jak brzmi jedna z reguł ekonomii klasycznej, jeżeli towary nie będą przekraczać granic, to będą to robiły armie. Stąd protekcjonizm jest najlepszą zachętą do wywołania wojny. I jeżeli Unia Europejska będzie stosowała taką politykę ograniczenia wolności handlu, wolności gospodarczej, to prędzej czy później, a dzisiaj już widać, że prędzej, padnie właśnie ofiarą własnej polityki. Wiele lat temu w raporcie Banku Światowego wskazano, że za gigantyczny głód w Afryce jest nie kto inny odpowiedzialny, tylko Unia Europejska i Stany Zjednoczone, stosując protekcjonistyczne polityki dotyczące rolnictwa. A to dlatego, że jedynym towarem, jaki mogłyby w obrocie międzynarodowym, w handlu międzynarodowym mieć państwa afrykańskie, to jest właśnie żywność, która niestety nie może dotrzeć do Unii Europejskiej ani Stanów, bo te miejsca na świecie stosują protekcjonizm. Przez to coś, co byłoby naturalnym produktem wymiany handlowej, nie jest i przez to te kraje przez tyle lat popadały w nędzę, a Unia Europejska z tych 300 miliardów razem ze Stanami dolarów, które wydaje na protekcjonizm dotyczący rolnictwa, przeznacza kilka procent na tak zwaną pomoc dla głodujących państw afrykańskich. Także protekcjonizm rozbraja narody, rozbraja obronność, bo cofnę się do XIX-wiecznej historii, kiedy francuskiemu cesarzowi niemiecki producent armat zaproponował nowej generacji armaty i był to Krupp, ale i na ten kontrakt został podpisany. Ale pod wpływem francuskiego lobby producentów armat starego typu, odlewanych jeszcze z brązu, został zerwany i przez to niemieckie armaty, które były już kupione od Kruppa, rozbijały w wojnie francusko-niemieckiej w 1870 roku mury twierdzy Sedan czy Meca. Stąd protekcjonizm w tym wypadku Francji okazał się dla nich zgubny i kosztowało to Francję wiele milionów franków w złocie kontrybucji, nie licząc przegranej wojny. Mamy więc sprawdzone historyczne dowody, że jest to najzwyczajniej szkodliwa w sensie i rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państwa doktryna. Stąd im prędzej Unia Europejska zerwie z protekcjonizmem, tym szybciej ma szansę powrócić do rozwoju. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze przedstawię pana Henryka Siodmoka, który też jest gościem dzisiejszej konferencji. Jest to prezes grupy Atlas, który jest tutaj po mojej lewej stronie. Dziękuję.